Słuchajcie, chyba wiem, dlaczego muzułmanie chcą nas wszystkich pozabijać. To przez reklamy z takim wymyślonym przez Coca-Colę na czerwono ubranym grubym typkiem z białą brodą w czerwonej czapce z białym pomponem, który z bliżej nieokreślonych przyczyn krzyczy ho, ho, ho. Oj, widziałem taką reklamę. No i widocznie jacyś wysoko postawieni faceci w ręcznikach na głowie przypadkowo obejrzeli taką reklamę, zaniemówili na kilka lat i po namyśle doszli do wniosku, że cywilizacja, która jest w stanie stworzyć takiego czerwonego, grubego gostka i za jego pomocą reklamować cokolwiek, zasługuje na unicestwienie, gdyż stanowi zagrożenie dla estetycznego porządku świata. No, dość kontrowersyjny wniosek, biorąc pod uwagę, co sami muzułmanie robią, ale przyznajmy, no, nie pozbawiony pewnych racji. Nawet kiedy młody samobójca zmierza tam powiesić bombkę na choince i najdą go wątpliwości, to jest szkolony, by w takich chwilach zakrzyknąć w myśli do siebie ho, 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 i wtedy wszelkie skrupuły znikają błyskawicznie jak kiełbasa w PRL-u. No bo kto normalnie dobrowolnie założy na głowę czerwoną czapkę z białym pomponem i zacznie krzyczeć ho, ho, ho. Chyba tylko ten, kto chce powiedzieć, ha, ale jestem nieelegancki wariat. No i facet zdesperowany, któremu wszystko jedno, bo ma za sobą sytuację, kiedy zrobił siku w spodnie na ulicy na pierwszej randce. No, albo ktoś, kto ma dzieci, albo dla zarobku, albo mu kazano. No, albo jest muzułmańskim prowokatorem.